Panie, witajcie dziecka. No to po dłuższej przerwie, bo ja tam grałem w tą grę, grałem doba 8 godzin, coś takiego jest z hakiem, nie? Także tutaj widzimy, tak jest. To jest, tu się nic nie zmieniło. Szafki zostały może bardziej pogrupowane i tak dalej. Są opustoszałe, tak można powiedzieć. Naprawdę nic nie ma, nie? Tu dałem tabliczki. Stocznia w prawo, uprawy, parter, nie? Ciach. Czyli uprawy, parter. No tam nic się nie zmieniło na uprawach akurat. Tu jest wyjście do góry. I wejście jeszcze do góry zrobiłem. I zrobiłem trzeci bioreaktor. Jeszcze biorę na trzech bioreaktorach, bo zachodzi już teraz, nie? No złaź na dół. Złaź, dobrze. To jest podstawa. Tu zdobyłem zbiornik, no to wiadomo, nie? Tu jest stocznia, dobra, nie, o to mnie nie, żeby to pokazać. Zbiornik zdobyłem, nie? To jest właściwie tak, opisane tu jest tak. Biuro numer 1, piętro 3, obserwatorium piętro 2, sypialnia parter, biom grzybowy, to jest biom grzybowy, nie? I krabo wążek, to taka główna ekspozycja tura, nie? Te rybki małe nałapałem, tam byłem, tam połapałem te rybki, nie? I ta też tam rybka była, ta, tylko że żarłem, ale to nie jak jest jedna, dobra, to. Bo te się rozmnażają. Tam chyba 4-5 ich tu było. I się, no, one się tu lęgną, nie? Te 3 to wykluczyłem z jajek, no a tego tutaj tak przyniosłem, bo to taka jest moja rozrodzona ten stworzonko, nie? Tu jest sypialnia, jakby pisało na dole. Sowę postawiłem, to dałem tu kosz. To ten szafkę to chyba było, nie? Tutaj też dałem akwarium, tutaj jest rybka, która w przyszłości taka rybka będzie jedną z symboli imię. No i plakat dałem, nie? Nie. Tu nie było wielkich zmian. Co się jeszcze zmieniło? Od mojej czasu budowy. To wszystko z miedzi jest normalnie. To nie jest takie wcale CFE, bo to dwie miedzi na taki jeden znaczek normalnie. Ale miedzi akurat mi ostatnio dość dużo wypadało, nie? Tak, idziemy w stronę T. Tutaj to się zaczyna mieć, ale to tutaj nie ma sensu się tym przejmować. Tu jest właśnie, wiem, tak, z prawą strona. Biuro drugie, piętro trzecie, biom zielony, stalker jest główną ekspozycją, tu jest 6 stalkerów, nie? A, miałem coś zrobić jeszcze, dobra. Co mówię? Tak. Miałem coś zrobić jeszcze, dobra. Tak, chciałem rzucić 7 stalkera właśnie. Mam przebadane jaja. A tam sobie badam jajka, niektóre jajka już usunąłem, bo to nie te stworzenia, nie chcę hodować te stworzone głównie. Ale stalkery chcę hodować, nie? To, jajo stalkera już przyjdę, no to weź i chodź ze mną tylko. Bo chcę, żeby tam 7 stalkerów było. Taki max. To jest największy zbiornik, nie będę więcej 3-poziomowych zbiorników robił, nie? Będę robił takie 2-poziomówki, bo one się opłacają, one są takie najbardziej logiczne, nie? To nie jest tylko 3-poziomowe, bo tak nie miałem jakiś taki zły. Zejdź. Tam wsadziłem, bo też jeszcze testuję, nie wiem, zbiorniki tutaj i właśnie to się normalnie wpływa, nie? Posadziłem te rośliny żółte, te żółte się sadzi, to żółte, nie? Żeby takie rośliny tu wyrosły, są stalkery, nie? Te pipery, jako taką pospolitą rybę tych fauny, też się tu rozmnożyła, bo te 3 tu rzuciłem tylko, czy 2, rzuciłem tą jedną, tą taką drifterkę, ale nie chciałem, żeby się wylęgły. Te 2 rzuciłem, one niespodziewanie te z jajek, które się wylęgły, 2. Złożyły jajko i ten jajko wykluło trzeciego, no i tam przeniosłem, nie? No i tu rzuciłem takich 6 stalkerów, nie? No i rzucę sobie 7 stalker, daje upuść, nie? Upuszcza się i to jajko sobie leci, bo to się nie sadzi, roślinki się sadzi, jajko się upuszcza, ono sobie tu ląduje i za jakiś czas się otworzy, nie? Dobra, to jest koniec pokazywania, co jeszcze jest, dobra. Teraz tak zwane biuro numer... Biuro. Wszędzie mam tak zrobione, że mogę sobie wejść na zbiornik od góry, nie? To jest dobre, na 3-poziomowe kondygnacje są potrzebne, nie? To, tu takie 2 szafki zamontowałem, tu też to, tak to nie wiem, może to usunę i łóżko tu walne, tak naprawdę, nie wiem. Tutaj te 2 te. Tu jeszcze nie wiem, co zrobić. Tu dałem to, jeszcze ten analizator, ale nie wiem, że ja to pogubiłem. Gdzie to cholera jest, co też bym to tu poukładał. Takie próbki do badań, nie? To jest przejście tu, na obserwatorium. Krzesełko. Stolik szklany. Tu wszystko widać na obserwatorium i stąd widać. I tutaj widać ten
stocznię i tu widać ten wyjście na kolejne stocznie jedną, nie? Tam będę też inaczej budował, bo będę budował znowu te kpuły, bo mi to tak się najbardziej opłaca, nie? No łóżka to nie miałem wcisnąć, ani tu pod skosie łóżka, ani tu pod skosie łóżka, tego taką jedynkę, nie? Także nie wiem, czy nie wywalić to po prostu, to tu. A tutaj to jeszcze muszę donieść, tylko nie wiem, gdzie to mam, nie? Tak to wygląda. No tak, tyle budowałem, niby tak mała. A, no i tu jest korytarz szklany, nie? W ogóle, nie? To widać wszystko, co tu jest, nie? Fajnie to widać tu, nie? Tylko, że kurna, no... Tu gdzieś chyba zabudowę zrobię, tu, w tym miejscu, tu. Tutaj. A to jakoś to będę musiał przebudować tam. Poburzyć, nie? Tutaj zostawię to wyjście w tą. Ale tu zrobię taką zabudowę z takich kapsuł, kurde, takich dużych, nie? Do dołu samego, bo tam jest dużo do dna, nie? Ale to tak, tyle, nie? I nawet mogę zrobić szkła na zewnątrz i będę oglądał sobie zbiornik czerwonego biomu, nie? Czerwonych traw, tak zwanych, nie? To są te... Tutaj też rzuciłem takie duże jajko, żeby zbadać je i je można wyjąć, bo te stworzonka można wyjąć ogólnie. I sobie zbierać po prostu, jakby zbierać tak jakby to trofea, tylko że one żyją, nie? Żyją w skrzynce tak jakby, nie? O, takie niebieskie jajko to wsadziłem, nie? Działanie. No widać, ale dobra. Bo nie wiem, co jest z czego też, nie? Ale po jednym jajku to mogę sobie wykluć, nie? Tędy się nie da zejść. Tak. No ale tam jest takie niebieskie jajo, takie, no to widać, nie? Ślepi ludzie nie są, to sądzę, że mają lepszy wzrok ode mnie, nie? Można je wszystkie złapać do ręki, ryby i zeskanować bezpiecznie i tak dalej. No tutaj chciałbym te, co wodę produkują, żeby mieć, ale no nie, nie jest to proste, żeby aroże zdobyć, nie? Nie wiem właśnie, co to jest tam. Jednego przynajmniej, nie? Bo tam już, może nie, nie mówię, że 100, ale może dwa, no tak, takie i resztę takie duperele, nie? Srebra oczywiście, nie mam jedno srebro znalazłem, znaczy nic nie mam praktycznie, po prostu szafki, nie? Oprócz jajek tak naprawdę, to tak wiele tu nie ma, nie? No jest jeszcze parę motywów dekoracyjnych możliwych, ale też ja nie mam, nie? A sypialnię pokazywałem, dobra, co ja to gadam? Co ja to robię, dobra, weźmiemy to. Bo ta roślina daje dużo wody, nie? Ogólnie, nie? Dobra, nie rób tak. Ona nam mniej żywności daje, ale wody daje w cholerę, nie? Jak się zje taką roślinkę, to kurne, człowiek jest szczęśliwy, nie? Ta, ja mam spawarkę przy sobie, mam spawarkę. Muszę sobie wziąć baterię chyba. Dobra, wezmę sobie baterię, albo wymienić baterię w spawarce. Z czym tu mam jeszcze, jaki poziom baterii mam wszędzie? Skaner, a zresztą to tam wymienię. Skanera najwyżej usunę. Dobra. To zasuwamy. Takie właśnie opisy będą. To nie wiem, gdzie jest jeszcze ten Natural Selection 2, ta gra, i pierwsza gra tego studia, nie? I płynę pierwszą. No kurna. Wpadłem do wody, normalnie. Trzeba samemu tak wchodzić, bo automatyczne wychodzenie tutaj to jest. Simon może schodzić na 300 metrów, tak jedyne ulepszenie dostałem na skoku. Pierwsze ulepszenie, nie? Gdzie może schodzić na 500 i na 900 metrów, dobra? Teraz musimy zaznaczyć wskaźnik, który ja tutaj mam iść, nie? Nie tu, na sygnał. 300 metrów taka była ten. To są żółte, to są oznaczone, nie? Chciałem przeszukać, nie? Kapsuła tu była w tym miejscu ostatniej właśnie Rakeina, nie? To... I tap, puść to. Gdzie wszystko kurna niebiesko mi miga, a to nie może być, to jest tam, dobra. No to płyniemy, nie? Ratować, pseudo ratować, tam nikogo nie ma, nie? Jakoś kurde fabuła tej gry polega na tym, że raczej ludzie nie mają szczęścia do przeżywania drugiego na tym świecie. Zabiłem rybę tak naprawdę, nie? Nie, tej ryby się właściwie chyba nie da zabić, no dobra. Do góry, nie chcę wiznąć nic. Nie tak szybko, że 800 metrów jestem do tego, od tego miejsca, a 300 metrów pod wodą. Ja się na przykład myślałem, że 300 metrów do miejsca, a to wskazuje, ile jest pod wodą. No, chciałem znaleźć aroże i różne takie inne papierdoły. To jest, jak mój jajo... Dobra, nie ruszam. Nie ja wiem, czego to jest jajo, ale czekaj, może gdzieś karabin znajdę w końcu, nie? Też bym przydał samą karabinę, gdzieś powinien być blisko, nie?
Skaner, kurna, skaner, gdzieś ty kurna mi dał ten skaner. Pod czwórkę go najmniej teraz, nie? No, pod czwórkę niech wejdzie, dobra. Przenośna konsola pojada, niech będzie, dobra, będziemy tam. Gdyby to była do tego, do ulepszeń Simota i tak dalej, to mi się bardziej cieszyło, bym sobie wreszcie zrobił ładownię do tego Simota. I tak dalej, zrobił taką Simota ładownię, Simota wojennego i tak dalej, tak, nie? Ulepszyłbym Simota, żeby głębiej schodził pod wodę i tak dalej, nie? Różne rzeczy mógłbym zrobić, no co ja tu zrobię? Kurde, no. Się nie mogę wykrztać. Panie świecą te roślinki, nie? Też zielone kwiaty, dobra, tam jedziemy do góry. O, pierdele, gdzieś ja się to... Zaraz panie wie. Zaraz rozwalę do jasnej cholery sobie ten piękny stateczek i będę płakał. Tak. Naprawienie jest dosyć wkurzające, bo znika ciągle i nie wiem nigdy, czy na 100% naprawienie do góry. Na 98%, no dobra. Naprawdę patrzę w to światełko. Ile, że światełko zgubiłem czerwone. To jeszcze kurna normalnie wszystko zgubiłem, no i... To się naobijałem jak ćmok. Kurde, nie wiem gdzie to teraz jest normalnie, ja pierniczę. Tam jest, no. Nie zatrzymuj się już, nie wysiadaj, bo to kurde normalnie... Narobię sobie tego dziadostwa. Trzeba leć 300 metrów w dół, to nie jest tak łatwo znaleźć, bo ten... Sygnały takie średnie są czasami, to nie potrafię tego cholerstwa znaleźć, nie? Już kiedyś mogę zejść 200 metrów i 100 podpłynąć w dół, nie? Jak tam w poprzednim odcinku zrobiłem, ale ten, nie? No ta skałka mnie to odpuści, nie? Ja tak skałkę widzę, to muszę ją wziąć, nie? Dobra, mieć. A dobra. Też się przyda, te kable poszło dość dużo. Już wcale tak bezpiecznie nie jest, ale można zejść normalnie 200 metrów w dół, bo i 100 metrów spływać, tylko że spawarki nie miałem wtedy, nie? A tam pewnie trzeba spawać będzie, nie? Mam nadzieję, że tylko jedne drzwiczki, no ale to nie jest najwyżej, tam przełożę z naprawiającego urządzenia baterię, wymienię. Dobra, ta latarka to tak działała, że to... Nie wiem pewnie, czy miał włączone światełko, czy nie. Oj, ja. Tak najbardziej to się tak schodzi po jakiejś technologii, czy złoża. Aha, jeszcze nie pokazałem tam rośliny, co posadziłem, nie? No tak, wrócę, co posadzę tam, nie? Tę plantację zewnętrzną, nie? Kurde, gdzie to kurna jest? W tę dziurę trzeba płynąć? Tutaj? Kurde, nie miga mi, no i mnie to troszkę denerwuje, bo jak mi nie miga, dobra. Miga. Czekaj, się wczyta, bo kurde dodam ten szoku jakiegoś. Bo nic nie widzę, nie? Nie widzę tego. O, jest, kapsuła jest. Wyskakuje. O, do cyklopa to jest, nie? Kurwa, co to mnie grozi, kurwa mać? Co mnie atakuje? No, co mnie atakuje? Nie wiem, normalnie, a ta szlinka, dobra. Kurwa, myślałem, że coś mnie atakuje, bo... Ważnego kurwa, nie wiem, tam... Dobra. Jeden z dwóch do ogniw tego, nie? Tą roślinkę zaraz zeskanuję też. Dobra, nóż. Zjeżdżę tą roślinkę tak w 4 sztuka. Dobra. Może to jest orzeł, nie wiem, z tego, nie? To jest rubin, widzę, o, to są rubiny. Dobrze wiedzieć, tylko że ja nie mam i tak biotkona. Biotkona, ale to ja będę wiedział, że to jest kapsuła numer 19. Może to będzie aerożel, kurde, mać, z tego czegoś. Galareciak to jest zwykły, no co to kurwa jest? Co jest tym kurwa aerożelem, nie? Galareciak, nie? A co to jest? A jaje łopatnicy, no. Dobrze, no, wiem, że... No cholerę mi te jaje, dobra, nie? Zbierzmy tak, PDA. Zaraz tam wejdę, tylko że już się boję trochę wchodzić. Srebro przynajmniej zebrałem. Szukaj teraz dziury w całym tak zwanej normalnie.
Bo jak ja mam tam kurwa wleźć normalnie? A tu jest dziura. Dobra, dziura w całym, jak mówię. Jezu, mnie rzuca tutaj normalnie. Już się denerwuję, że powietrza mam mało, nie? Że mam mało powietrza, to już bzikuje troszeczkę, nie? Kolejny PDA weź. Tu nic nie ma, nie? Patrzę, że po prostu nic nie ma na pewno, nie? Żadnej technologii, nic. Tylko kawałek takiego dziadostwa jakiegoś. Nic, weźmy. Weźmy srebro. Bo kurwa mało jest wszędzie. Weźmy te kuleczki. Sprawdźmy jeszcze ten stateczek wokół, kurde. Czy nie ma nic? Nic? Żadnej technologii? No nic, no jest to rubin. Ktoś powie, a bo będę pływał teraz za tymi rubinami, a pierdolenie. Nie wiem co z tym zrobić. To jeszcze jest coś nowego, ale to nie wiem co z tym zrobić. Zjedz to. Kurwa, co mi się to zrobiło? Te rybki wszędzie widuję, ale mogę wziąć jedną. A dobra, nie będę brał. Nie. Potem kurde. Potem narobię sobie dziadostwa takie na ziemię po imieniu. Rubin. To złoża inne. No dobra, wszędzie są jakieś inne złoża, nie? Czy robić bazę w innym miejscu, bo złoża tam są i bez sensu tak pływać, a gdzie? Bez sensu to takie nomadyczne postępowanie. Zbuduj bazę kawałek, tu kawałek, tam kawałek, tu kawałek, tam. W końcu wszędzie ta baza po prostu się pieprznie. Obszar nie ma złóż tak naprawdę. Zresztą jako część złóż się regeneruje tak naprawdę, no ale... Spora. Z złomem może jest gorzej pewnie. Rubin. Zbieram te rubiny, bo wiem, że są potrzebne. Jak ich nigdzie nie widziałem, to teraz będę wiedział, gdzie znaleźć rubin, nie? Muszę to sygnał włączyć, to będę mógł przypłynąć, nie? Nie jest to jakiś aerożel, kurde, nie? Tam bym też popłynął nawet z chęcią i tam popłynę, nie? No to są w końcu badania i eksperymenty, dobra. Patrzę jeszcze, czy coś tu jest, dobra, weźmy. Płyniemy kawałek, no można kawałek wpłynąć, nie? Jest kwarc. Jest rubin. Właśnie ja pierniczę. Kwarc to u mnie schodził strasznie mocno, nie? A i tak będzie jeszcze schodził, bo chcę budować następny zbiornik, nie? Tytan też będzie schodził, bo będę musiał znowu poszukać pomieszczenia na... Co, już nie ma miejsca? Nie masz miejsca. Upuść. Bo to wszystko barakło mam. Dobra, podniosłem rubin, a te tu przypadkowo podniosłem, nie? To nie wiem co to jest, ale zeskanowałbym to sędzią, jeśli tak nie rusza. A już zeskanowałem, dobra. Coś tak się nie za bardzo broni od skanowania, to jest dobra rzecz, nie? Farc. Się traci całe, duży zasób się traci jak się umiera i to jest dosyć drażniąca rzecz. No dobra, zeskanuj rubin, ale na cholerę mi... W bazie danych... O kurde, dobra, może znowu. Weź nóżku, jedni. O, ja pierdolę, to bolało. Bolało, jest to dosyć poważna sytuacja, że... To upuść. Tap. Apteczka. Użyj. O kurde, no nie jest dobrze, muszę skoczyć do Simoda natychmiast. Żeby tam przeanalizować sytuację towarową sytuację. Upuść, dwie uszamy jeszcze. Chcemy trochę zebrać tych towarów, nie? Welcome aboard, Captain. Kurwa, jebane tu pijawy jakieś kurde masz. Ale przerażająca stworzonka, kurde, nie? Weźmy nóż mi w ręce cały czas. Walka tutaj to jest kurde koszmar minionego lata, bo ta postać nie bardzo lubi walczyć, a w ogóle nie umie walczyć, bym powiedział nawet. Tak jak ona nie umie biegać, skakać czy tam pływać, ten Rubin co nie wziąłem go.
A jubilariusz chyba narzekał, że nie biorę rubinów. Tego nie mogę, bo to trzeba mieć ten wiertło. Trzeba mi się tylko zaraz tu kurna nie zgubił. Bo ja mam takie tendencje do trudnej orientacji w terenie, w grach. Widzę, że ta rybka jest dość powszechna w kilku biomach, ale... Zobaczę, czy jakiejś technologii nie ma, ale kurwa nie ma, nie? Lid. Dobra, idę do smotka. 19%, to też nie jakiś miliard. Rozumiem, dobra, idziemy stąd. Dobra, weź rubinka. Hej, rubinka. Skocz do tego. Dobra, tap. Jak jest z ekwipunkiem, nie? Zjedzmy to. Z nich łopatnice się z nich wykluwają. Już wiem, co się z nich wykluwa. Jeszcze trzy rzeczy mogę wziąć, no. Chciałbym go sobie lepszym pojazdu, albo kurwa drugą część ładowarki znaleźć, ale widzę, że łatwo mi nie będzie znaleźć drugą część ładowarki do baterii od cyklopa, nie? Ruda srebra. Bardzo cenna ruda. To nie, że ze srebra się robi wszystko praktycznie. Więc srebro jest bardzo cenne. Wow, tam w dół to jest. Są rubiny. Ja mam po te rubiny niby bazę robić, żeby mieć rubiny. No bez przesady, nie? Ja będę bazę robił gdzieś indziej, nie? O, skaner. Dobra, fragment ładowarki ogniw. Jest już cała moja technologia, dobra? Dobrze, nawet na nagraniu fajnie się mi udało coś takiego zdobyć, nie? Super jest normalnie, bo przynajmniej mogę dodać do... Tam, co ja tu mam do zdjęcia? Wywal to, upuść to jajko i weź kwarc i spieprzamy stąd. Zabijmy, co chcieliśmy. Badania, eksperymenty, wszystko się skończyło, nie? Przez rubin i kwarc, co tu mogę wywalić? Tytan i tytan bywałem, mimo że tytan też jest kochanym złożem, to jednak kurde, kwarc strasznie mi schodzi, a rubin to nie wiadomo, nagle będzie potrzebny po prostu. Dobra, dostateczku. Tap, co trzeba teraz na tą ładowarkę do ogniw, cholera. Następny żarłok, kurde, będzie to następny żarłok, tak. Karabin też by chciał skończyć, ale nie mam jak. Nie wiem, gdzie jest. Na wyspie znalazłem moduł, ruda miedzi. To już tam porobiłem, to te pierdoły, to już nie potrzeba mi tego. Szkoda. Nie ma simul ładowni i to jest skurzające, nie, że nie można sobie więcej pozbierać, nie? Jak się to simota ładownie porobi, to kurna, to będzie jak burza, nie? Szło. Ładowarka oni, zaawansowany zasad techniczny, dwa rubiny i dwa tytanu. No, tytanu, tak. Też już teraz mało mam, nie? Teraz jak stąd wypłynąć na powierzchnię? To jest pytanie podstawowo priorytetowe. Tędy chyba wpłynąłem, nie? No to chyba tędy wpłynąć. Ja musiałeś przywalić. Dobra. Badanie zostało zakończone. Tak zwane badania i eksperymenty normalnie trwają. Będę wiedział, tap. Przeszukany sygnał, nie? 300 metrów, gdzie to jest to? Sygnał kapsuła ratunkowa Officera Kane'a. 300 metrów. No to będę wiedział, te 300 metrów, że jest tutaj rubin i tak dalej, no. Reszta materiałów jest potrzebna. Technologię zebrałem z tego terenu. To jest najważniejsze, nie? Technologia. I rubin też się przyda, bo całe srebro mi pójdzie pewnie, jak ja mam, kurde, normalnie na resztkę mam, tam to co zebrałem, tylko nie. Już nawet wody nie mam. Kurde, miałem tych wód może z 20 butli. Ja pierniczę, ale jak tak budowałem, to ta postać to jest ciągle się głodna robi. Ona jest nie na żarta, kurde. Jaja meduszczki. Dobra, to się mi tam wykluło, to jest meduszczka tak zwana. No, zaraz tam pokazałem, jak możemy.
te ładowarki do ognia też nie mam pomysłu, gdzie umieścić. Może w tej górnej kapsule, to jest moje obserwatorium, to od tej strony to podpłynąłem. Tu cyklops sobie stacjonuje. Ładowarki do ogniwa i sam jeszcze ogniwa trzeba zrobić, nie? No, ale to nie jest jakiś problem, bo ogniwa się robi z baterii, bodajże i z czegoś tam jeszcze, nie? Wyjdź na chwilę, napraw tego biednego Simota, bo on po prostu ledwie zipi. No i tak właśnie to powinno być naprawiać, to naprawia, naprawia, że nie, że nastawisz, trafisz ładnie. To napraw tego cholernego Simota, jak jest problem jakiś, go nawet na spokojnie nie potrafi naprawić. Wejdź do Simota, bo nie wkurwicie do potęgi. Dobra, ja to z zewnątrz naprawię, tak. Dobra, tak, może stąd się uda naprawić Simota, nie wiem. No dobra, walił to. Zadam go przed misją ulepszę, znaczy naprawię. Ulepszę, to jasne. Co ja chciałem zrobić? Jestem pełny, tak, to tak, lit. Co tu jest oprócz litu? No, baterie tylko są, nie? No ale litu, wywalimy stąd lit. Dobra, srebro weźmiemy, zostawimy sobie. Kwarc przekształcimy na szkło. Co z tego jej rośliny durnej jest, to nie wiem, ale ją posadzę po prostu. Teraz pokażę farmę. Tu są już trzy przygotowane dodatkowe. To jest kupa tytanu i ołów, nie? Sporo tytanu, ołów i tak dalej. No tutaj posadzimy to coś. Jeszcze mam nawet miejsce, więc nie widzę sensu. No, myślałem, że nie ma już miejsca, za chwilę się idzie na te moje żarowniczki. Właśnie na żarowniczki, nie? Nie wiem, czy to jest rożer, powątpiewam, ale niech sobie urosną. To się tam potem nalęgnie i zajmą całą tą doniczkę, to mnie. To nie jest jakiś problem, nie? To... A mi miejsce zajmowało się w punktu, nie? Mogę nawet jedną nieść i zostawić ten tytan normalnie, bo ale dobra. Zrąbałem, nie? Tronika, tak, tak, zestaw elektryczny, tak, jest dwie rudy srebra. Czy jeszcze mam jakąś rudę srebra obok siebie, nie? A zaawansowany jeszcze trzeba 2 złota i chip komputerowy. Chip komputerowy jest miedziany przewód i dobra, dwie te korale, dobra. Miedzianych przewodów też mam sporo właśnie. Było tam korale, nie? Tutaj takie dwa. One jak widzę nie odrastają, więc trzeba o to dbać, żeby nie marnować ich. Może tego jest dość sporo w tym świecie, to jednak... Chip komputerowy teraz trzeba zrobić, nie? No szkło też można zrobić, ale dobra, tam jest. I nie, żeby trochę więcej miejsca to zrobiło. I nie. I jest, tu mamy masę szkła. I jest, pisz do szkła, może zostawmy to na razie. Dobra, tak się samo zostawiło. Dobra, samo zamyka, samo się zamyka. Ja zawsze myślałem, że ja to zamykam. Teraz tak się powoli zacząłem dokupowywać po 100 latach. Cholera jasna, ruda srebra jeszcze gdzieś jedna była, ale chyba miałem jedną rudę srebra właśnie, kurde, ale gdzie ją mam teraz? Na razie tak, czekaj. Trzeba wziąć złoto, nie? A nie od jubilera właściwie, bo jubiler to tam ma tego fojera. Tylko z innej szafki, gdzieś takie kula zalegające złoto, gnijące mi to złoto. Dziadostwo takie, jakieś takie. Jajka nie powinienem patrzeć, ale dobra. Nie ma takiego zalegającego złota? Ciekawa sytuacja. Dobra, rubin tu sami tak naprawdę, cały ten rubin. Może nie cały, ale tak sporo, no. Dobrze.
Dobrze. Seek fluid intake. Rany Julek, no rany Julek, normalnie ten nóż mnie doprowadzi do szajby. Miedziany przewód. Dobra. Trzeba się natychmiast napić, nie? Tak. Ja złoto przynosi sobie nosiłem, nie? Trzeba je... 2 złota. Dobra, muszę się napić. Nie mam wody w ogóle. Nie mam też żadnych rybek i tak dalej, więc muszę pić te rośliny. I dobra, to są. Dobra. 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 Vital signs stabilizing. A nie na żarta było stać kurczę mać normalnie, no. Nie napojona bym powiedział, nie na żarta. Zasać z powrotem, kurczę. Bo i myślę o usunięciu tych roślinek, trzech, kurde, i przepaleniu ich i tak dalej, nie? I wrąbaniu tam, bo te roślinki są głupie, no ale dobra. Muszę pieprzać jakieś owoce, no. Przydałby się na razie, produkuje duże butelki, a nie takie dupy jakieś 30, 40, 50. Mamy tą machinę, tam jest pracowała jedna, tam druga i tak dalej. Maszynowni takiej swojej z tej, nie? Po co jeden zaawansowany zestaw elektryczny chciałem robić, już nawet nie pamiętam. Ale to jest problem, nie pamiętam po co chciałem robić, nie ma jakiś lat. 2 złota, dobra. No, puszczaj mnie. Właśnie, że tutaj to są jajka, to jest apteka, tu jest tytan, tu stanie się. Właśnie przez tytan, a tytan schodzi jak burza, nie? O takie rybki, nie? Tu, nie? Z gniotka, nie? No, już wywaliłem, jest tam. I to też tak zbierał takie ryby, nie? Wszystkie. Tak naprawdę, po jednej sztuce będą też tak po prostu tutaj, nie? Shit. Czekaj, tam idę, zeskanuję tą rybę. To mi się otwarła nowa. No nie może być w tym biomie, no gdzie ona mi w tym biomie będzie szukała normalnie. Nie pasuje do biomu i no, nie wiem co to jest za jajko. No taki duch to jest dziwak normalnie, dobra. Skaner. I tak się z ciebie zaraz tam pozbędziemy go złapać, tylko teraz można go zeskanować, nie? Co wcale takie też łatwe tutaj nie jest, to jest zaraz takie łatwe, bo tutaj jest masa celi, nie? Aha, dobra, nie zeskanowałem go jeszcze, bo myślałem, że może go zeskanowałem wcześniej. Bez sensem, że trzeba 100 razy zeskanować. Ten skaner zanim złapie taką kurde rybę z, powiedzmy z czerwonych grzyby. No tamte. Dobra, lokalne formy meduszczka, nie? Niby to ci 100 razy podaje i teraz go łap do ręki, bo mi tu nie pasuje. Nie, nie. Nie tego dziada. Nie tego dziada, nie tego dziada. Dobra, wreszcie mi się udało, dobra. Teraz tak. Upuść, czyli jest wypuszczony na wolność. I upuść, upuść. Nie, nie skrupływają, nie? One się też że fajnie namnożyły te rybki, nie? Tam trochę nałowiłem ich. One się namnożyły, taki oczy królik też tam żyje, nie? Ten nie żyje królik, ale on to pasuje, nie? 3 te są, 3 znalazłem jajka. Tak ma być, mają być 3. Te grzyby tak kurde nie rosną, tutaj myślałem, że lepiej to będzie wyglądało, ale... Grzyby nie są wyżej niż tyle urosnąć, nie? W donicach. Więc może jeszcze... Nie, no nie wiem zresztą. Może tak zostanie, nie? Dobra. Dobra. Puszczaj. Ciało bardzo. Biznes łeb. Dobra. Co ja teraz robię? Ja się zastanawiam chwilowo co robię. Aha, tutaj w tej największej skrzyni trzymam takie dziwowisko. Oj, to jest już większe, no, meduszczka taka, tyle miejsca zajmuje, o 2 więcej. Te torby jest jeszcze poukładam indziej, więc tam nie ma jakiegoś problemu, nie ma, nie? Gdzieś miałem jeszcze rudę srebra, drugą, więc chcę ją wyjąć, ale kurde, gdzie? Nie wiem. No, na pewno ją miałeś, kurde, teraz już zastanawiam. Czekaj, złoto tu jest, to wiem, że złoto. Bo nie wiem, czy na niebo czerne złoto, cholera jasna, ludzie.
przemysł. Kruszec to był kurwa. Bardzo ważny kruszec potrzebny, tak? Tak. Do budowania rzeczy, narzędzi. Weźmy to coś. To narządko. Tutaj dajmy od razu do łapki. Weźmy. Nie. Nie weźmiesz do łapki, bo jesteś głupi, nie? Dobra. Tutaj jest to, nie? To. Dwa rubiny, dwa tytanu. No, oczywiście ja tytanu nie będę miał, nie? Bo ja jestem na prawie końca tytanu, nie? No, nie, no jest jeszcze na jedno urządzenie starczy tytanu, ale ja po prostu chcę zrobić dwa, nie? To przyniosę, tu wyżej zrobię tutaj. Tu wyjdziemy do góry. I tu przeniesiemy ten cały... Na razie tu gdzieś to może dam. Jak to wygląda? Czekaj. Jaki to jest wielki znaczy, bo o to mi chodzi. Nie. Jak to wygląda, to ja mniej więcej wiem, że to tu nie włazi. Czemu to tu nie włazi? Bo to pasuje idealnie. No dobra, niech będą tak normalnie, nie? Trzy powinny być, ale nie wiem, czy tu w ogóle wejdą, nie? Chyba nie wejdą trzy. Nie wejdą trzy. One tu tak zrobione, że nie wlezą, dobra. Nie ma problemu. Mogą być cztery nawet, tak naprawdę. Dobra, jeden jest zrobiony. Nie mam. Spokojnie, nie mam na razie. Ale to nie jest... Zacznę robić, tylko że już muszę jeszcze tytan zacząć zdobywać, nie? To będzie jak ładownia, zbiorniki wodne i tak dalej, ale to tam... Kurde, nie mam, nie wiem gdzie jestem cały... Co to jest na rożel, nie? Jeszcze kilka produktów, nie wiem co to jest. Tytan jeszcze, zaawansowany zestaw elektryczny. Tytan zaraz zdobędę gdzieś. Czego ja szukam teraz? Pytanie. Nie tego. I nie tego. I nie tego. Tytan jeszcze jest tu jeden. Ale nie. Szkło, niech mi stąd idzie. Ja szukam srebra. Srebra, no tytan też jest. O, tu było srebro przecież, kurde, gdzieś. Tytanie było srebro, dobra. Kurde, czekaj, ja tu tytanu srebro pieprzyłem. Zaawansowany zestaw elektryczny, tak? Dobra, i tak będę musiał zrobić jeszcze jeden zestaw elektryczny. Tak. A teraz trzeba chip komputerowy i 2 złota. No dobra, ten chip komputerowy to nie jest problem, nie? Znowu trzeba skoczyć. Tam. Wziąć z ręki nóż. Ten tak zostaje jakiś pojedynczy. Samotny to. Już i tak nie jest za szczęśliwy, że żyje, nie? No zbieraj to, nie? W końcu tą faunę tutaj muszę dostosować do siebie, aż ten mi sobie otruć. Dobra, to delikatnie. Aj, potrzebnie wcale nie wziąłem tego dziada. Nie, ściepałem tam tego dziada, nie będzie spod teraz normalnie. Spod spadku. One strasznie mi uciekają to pod teksturę, nie? Chciałem zobaczyć tam miejsce w inwentarzu, ale to czy to malutko zajmuje miejsca. Ale uciekają pod tekstury ogromnie. Wiem, że spieprzy pod tekstury normalnie. Chip komputerowy, to znaczy ja jeszcze pewnie czegoś brakuje mi, nie? Chip komputerowy, gdzie jest chip komputerowy? Apio też, tego naszukam zawsze. Kurde, ten sygnał mnie wkurza. Będzie miedziany przewód trzeba wziąć. Dobra. I teraz będzie zrobić szybko komputerowy. Nie trzeba go tak szukać, bo no, dupa. Złoto jeszcze. No nie dam złota, to mam dużo. Taki nieużyteczny minerał, nie? Jak złoto, nie? No, to czasami dobrze się na coś przydaje, nie? Tak jest, tak? A
teraz jeszcze 2 złota. No to trochę tego złota przynajmniej pójdzie, nie? Jubiler się cieszy, bo sprzedaje złoto, nie? Sztaby złota idą, panie, nie? Dobra. Nie przechwalaj się. Zrobiłbym nawet 4 takie, a nie, nie masz szans, żeby tak się... Ale z powodu braku srebra, a nie złota. Dobra, to niestety... Brak srebra strasznie daje w dupę, nie? Tutaj to nie trzeba tego znaczyć. Teraz tak dla ozdobki napisane, co tu będzie. Ale to jest proste stwierdzić, co tu będzie, nie? Dobra, jakoś nie pasuje mi wysokościowo teraz. 5 narzędzie. Zbóż to na razie. Ja nie mam tytanu, czy mam tytan? Nie mam tytanu. Tak? A to kosztuje tytan, nie? 2 tytanu do rubiny. No, rubiny to ja mam, ale tytanu nie mam, dobra. O, ładny Julek, kurde. Ja się nachodzę, kurde. Już tytanu nie mam, no, że ja pierdyle, no. Wcale nie jest łatwo znaleźć tytan, nie? Bo to tyle ja tu wyzbierałem tego cholernego złomu. Oni są ci są bryłki, nie? Tylko, że... Bryłek to więcej miedzi znajduje niż tytanu, nie? Choć to różnie jest tam, nie ma się co tam... Jest do skanowania, jest to, jest tam, to żeby było, żeby to do skanowania się ponawiały. O, jest miedź właśnie, mówię, no, żeby się ponawiały te do skanowania, to by było lepiej, nie? Bo wtedy mógłbym ten tytan sobie tak perpetuować normalnie. A tak jest problem z tytanem ogromnym, bo tytan jest użytecznym materiałem, nie? Do przebudowy i tak dalej, z czego ja mam budować? Z tytanu to jest chory statek. On niesie sobie tytan na przykład, trzeba go teraz śledzić. Czy oni tu mają jakiś ten? Nie, broni tytanu, ale ja nie, niestety wezmę go. A i on wziął, pa jaka kurna chytra bestia. No, jajka nie broni, a ty metalu broni. Tam płytwami ma, no, ja lubię te rybki, no. Trochę muszą mieć trochę złomu, bo zęby im wypadają na tym modernym złomie. A są potrzebne ich zęby też. Temu nie chcę wszystkiego zabierać, nie? Jest tytan. Bo potem co ja zrobię, cholera jasna? Ja będę chciał zęby od nich pozyskać, no. To pełno tu widzę, że ja ich składaję, no. 7 to już dość, ała. Niestety w zbiorniku wodnym są bardzo spokojne, ale one tam są utumaniane jakimiś produktami, nie? Podobają mi się też szokery, takie co prądem walą, takie ryby, też są fajne. To... A ten tak powietrzu, bo dobra, nie będziemy chudą. Dobra, niech tam przynoszą. Złóż nie ma wiele już na tych obszarach, ale jest wiele w innych miejscach bardzo dużo. Jakby się z Simota przebudowało do brania, to naprawdę z Simotem to kurna. To takiej ilości jak Simot ma, to kurna, to nie ma szans. Simot naprawdę. Wtedy można przewieźć takiej ilości złóż, że to się w parę nie mieści. No. I można znowu budować, a nie tak kurne znosić takim malutkim ekwipunkiem, jak ta postać ma. Ona bardzo mały ekwipunek ma, nie? Jak się tak patrzy na różne gry, to kurna, ta postać to nie ma ekwipunku, jakby ci powiedział, to jest też, bo ona ma, przecież ona wszystkie te rzeczy, co nosi przy sobie, to przecież one zalewają ten kotek tutaj, znaczy tutaj. Ładownie, które tu się otworzy coś, no. 24% baterii, wszędzie się kończą, ale to nic, nie mam ładowarki do baterii. Nie jest źle, tak żeby tak nie stało obok siebie, nie muszą tego obok siebie stać fajnie, tak żeby ładnie to wyglądało, nie? Zaś nie ma, no co jest, aha, dobra, już rozumiem co jest. To jest kurde tytan, ale w postaci blachy, kurde macie, ja pierdyle. Ja to normalnie widzę, że to nagonię się jak głupi, ale nic się nie dzieje. I jeszcze rubinu nie ma, dobra, rubinu nie ma też, tytan w postaci blachy był. Przepal i jest koniec tego śmietnika, złomu i tak dalej. I bla, i rubin gdzieś tutaj, jubiler już się cieszy, bo już sprzedał. Nie sprzedał, bo go nie ma. 2 takie rubinki, zwane też herubinkami. Będę mi to się z overlordem. Herubinki. Dobra. Już sobie tak fajnie ustawiłem, mam nadzieję, że nie znikło, bo może sami potrafię zniknąć, nie? Powiedzmy, nie? Zbuduj.
No bo to nie, raz. Kurde, no ja pierdolę. Żebym ja to zbudował równo, to mnie zaraz szlak trafi, kurde, normalnie, no. Czego to jest to wyżej od tego wyżej? Czekaj, jak to wygląda tam? Wzgórz. Troszkę niżej musi być normalnie, bo nie może być tak... Żeby mnie denerwowało normalnie. To nie jest takie proste, bo to... Próbuję na równej wysokości. No kurwa, za nisko jest. No już mi spadło, nie? No, już się wydaje, że jest za nisko, nie? Ale jeszcze spróbuję, nie? Sami myślę... Spieprzaj. Zbóż. Zdobyłem technologię tą właśnie tylko, ale... Szczęśliwy to nie jestem jakiś wybitnie, nie? Bo ja bym się też tu z aranżeru. No wydaje się, że jest na równo, a nie jest na równo. Serio? Czekaj, jak to wygląda? Nie, jest na równo teraz, jest okej, okay. Jest okej. Okay. Cztery ładowarki, cztery baterie by się przydało. Cztery ognie by się przydało. Nie miałem słowa znaleźć, nie? Stworzyć zapasowe, nie? Nowe nazwijmy to, kurde, no. Czy ja mogę umieć to tworzyć? Zapytajmy. Mam jakieś baterie, zerówki, to tam 8 zerówek to nie jest problem teraz. Ogniwo energetyczne. No to są dwie baterie i guma silikonowa. Dobra, nawet gumę silikonową gdzieś tutaj składowałem nadmiary. Nie nadmiary, dwie gumy silikonowe won. I dwie baterie zerówy, tak? I idę potem pozbierać znowu jeszcze troszeczkę, nie? 2% to nie, 0% musi być bateria. 0% to będą pierwsze ogniwa. No i nie będzie wcale tego tak wiele tych baterii, tych ogniw, to nie? Co ty to robisz, dziadu? Ogniwo energetyczne, dwie baterie i guma silikonowa. I raz. Dobra. I jeszcze jedna, no ogniwo zrobię na pewno, ale też jakieś zerówki poszukam. A potem będę miał znowu te zerówki, tak, tą zeróweczka. Potem się już będzie ładowało z tamtego biurka, nie? Już nie będzie tak hop na krowę, nie? I tak dalej, nie? Tak, muszą być ogniwa energetyczne, nie? Cztery powinny być, tylko że ja że nie mam gumy silikonowej i... Dobra, zaraz skoczę zrobić gumę silikonową jeszcze, nie? Tutaj to jest po prostu troszkę... Nie, to nie jest po prostu, tutaj jest dobrze, że te zbiorniki są wiele oznaczone, nie? Kłod tu znaczy drogę, ale kłod tak znaczy drogę pośrednio, nie? Nie są otwarte po prostu, nie? Nawet jak to są setki teraz, to nie sobie są w tym setki, nie? To przynajmniej tak widać fajnie, nie? A potem jak będę miał na cyklopie problemy energetyczne, to sobie tu będę wymieniał, nie? Normalnie będą tu, powinny tu być cztery, nie? Jeszcze jedna u góry i jeszcze jedna u góry. Mam nadzieję, że pasuje już wysokościowo, że jak zobaczysz coś tylko. Czy da się postawić takie ogniwo? Tutaj da się ustawić. Dobra, jak się da postawić, to jest ok. U góry, to nie trzeba użyć nic normalnie. No zleź na dół. Bo sobie jeszcze dwa zrobię ogniwo, nie? Tylko wiem, że to strasznie żre też, to nie jest takie, to mnie nie żre prądu, nie? To on żre prąd. Mieć, jeszcze przewód miedziany sobie zrobię od razu, że tu jest, wiesz. Tak, potrzebuję takie rzeczy też, nie? Tak. Do paliwa dodam, tam już te paliwo to nie jest paliwem, ale dobra. Ognista siateczka to nie. Ile tego muszę zdawać? 4? Pęki takie. Nawet ze swojej bazy mógł zbierać, ale nie chcę. Bez bazy nie wychodzą, bo z roślin ze swojego akwarium, ale nie chcę, bo tam będzie mi szpeciło, nie? Raz. 2, 3, 4 równo, bo nie chcę
co ja mam z tym potem robić? Nie będę tego gromadził, nie? No cholera mi nadmiar, jak tego tu wszędzie pełno jest, nie? Żebym ja to teraz chomikował, nie? Wyłączyłem skaner, też przebudowałem ten skaner, nie? Znaczy, dałem ulepszenia, albo jedno, albo dwa. Wesu, tak, które wędruje. Ten świat ma to troszeczkę problem, że on właśnie do wędrowania świata, że ciągle człowiek jest chyba głodny, bo ale to tak już a propos, nie ma tego świata, nie? Tak, wszystkie ulepszenia dałem, nie? Same takie ulepszenia dałem, nie? Zasięg, zwiększyłem zasięg, trzy razy zasięg i ma do szybkości raz, nie? Tak dałem po prostu, tyle nie chciałem, zrobiłem. Nie, to mi było łatwo, magnety tam były i złoto, nie? Akurat takie materiały niepotrzebne z deka. Guma silikonowa teraz jest, z tego się przetapia, tego robi się. Nie olej maszynowy, kurde. Guma silikonowa, dwa wodorosty i jest. I kolejne dwa wodorosty i jest. Dobrze, dobrze. Zdobyliśmy swoje. Puszczaj, otwieraj to. Dobra, i to się samo zamyka, kurde. No. Ja, kurde, się kapłem dopiero po tam dobrych 10-20 godzinach gry, nie? To nie jest jakiś tam sukces, nie? 0%. Setki już są 2%. 2%, no 2% pójdzie, 2% pójdzie, nie? I się tutaj gniewam. O kurde, 4 gumy silikonowe, nadmiar jest znowu, no i tak kurde, no moja. Dobra, ja to u siebie posadzę w swoich roślinniaku jeszcze na zewnątrz. Ogniwo, takie dwie baterie lipne już poszły na ogniwo. I nie mam baterii już lipnych, także na razie nie mam, to nie robię, bo i ogólnie nie mam też po co to robić, nie, na razie to robię tak dla dekoracji tylko, nie? Się wyładują baterie, no to będę akurat wymieniał baterie, no to będę robił, nie? A się szybko wyładują, bo już mam, widzę, że tam po zera. Słabo mam baterię, na przykład tutaj mam 9%, nie? Tak, jest setki. Jest tam te 2%, to tam dobra. Guma silikonowa to mi tak potrzebna, widzę, ale dobra. Już tam zejść na dół. Zrobione trzecie ogniwo, nie, bo nie mam baterii, nie szkoda mi baterii pełnych, nie. Takich setek, nie. Potem będzie ładował, nie, to tam szkoda mu pierdolić, nie. Paliwo, tutaj damy ten tytan jeszcze, tą gumę, nie. Tytan damy do tytanu, nie. Do paliwa dam też ołów. To takie po prostu wszystko, nic tam jest tak naprawdę. O. A te roślinki sobie posadzę u siebie. Nurkuj, dziady go. Raz. I jeszcze takie 4 drobne, ale tak naprawdę galareciaki to nawet zajmują tylko miejsce, tak na wywalę je potem pewnie częściowo, nie, bo to tam nie wiem co z tego jest. Weź skaner do łapy. Co z tej żaróweczki jest? Pisze w ogóle kurwa jakiś opis, co to z tego kurwa jest, normalnie z tych żaróweczek. Teraz tap. Baza danych. Rubin, martwa strefa. Magnety, to jest będę fabrykacji. Jestem piaskowiec, złota, srebra i złota, tytanu i miedź, wapień. Tytan i miedź, wapień. A piaskowiec, srebro i złoto, dobrze sobie poszukiwania, nie? Ale dobra. Lokalne formy życia, schematy, tam był taki ponek. Ciało grawitacyjne, karabin czasu, kurde, niestety nieznany, co mi z niego czyta. Karabin unieruchamiający. Nie, kopuła czasu, to pierdolę, dobra, karabin. Narzędzie naprawcze, no ten karabin też by się chciał już mieć, ale cholera jasna. Skafander, pompy. Dobra, to wszystko mamy, tak patrzę na to, nie wiadomo po co. Energia, bioreaktor, reaktor jądrowy tak naprawdę. Tym reaktorem jestem zainteresowany i będę go robił na pewno, nie? Migroziowe, to. Stacja dokująca, stacja modyfikacyjna. System filtrowania wody, no właśnie, no ja pierdyle, no
Ale kurde, nie ma tego, z czego on potrzebuje na orożel, nie? Pojazdy, tak, sensora pojazdu przenośna, cyklopek. Rakieta ewakuacyjna Neptun, której nie będę robił. Kombinezon prał wersji trzeciej, normalnie. No już zupełnie nie płynął, kurde, normalnie tutaj jest tak szybko. Tak szybko ta postać jest po prostu nie na żarta, po prostu. No i jest tylko się, że redzi pić normalnie, no i to jest... Najesz się na za chwilę znowu i tak w kole Macieju. Już ty masz 100%, to naprawdę kurde, to się rzadko zdarza w której grze, żeby... survivalowej, żeby ta postać po prostu były takie nie na żarte, takie nieludzko... Nieludzko żarłoczne, no. Dobra. One są nieludzko żarłoczne, ta postać jest normalnie. Vital signs stabilizing. Co miał chodzić stabilizacja, że przyszła, nie? Nie wiem, czy ten dom, czy tamto. Dobra. Dobra. Doniczka. Postać to. Rośnie, rośnie. Okej. Okay. Zbierzmy parę tych. System leczenia tej postaci też jest jakiś taki, powiedzmy se. Ale to jest taki strubiwa tam, no powiedzmy. Ja chciałem jeszcze zrobić, zapomniałem co chciałem zrobić, nie? Zostawię to, nie? Ile? Tu mam baterię 7, dobrze, jak widzę, że jest na 97. Skanie to nie wiem, czy gdzieś 11. Także niedługo będę kurde i tak potrzebował, nie? Zrobić też to ogniwo, ale to tam jest jakiś problem tam. Ja jestem chciwy normalnie, a ja i tak po boku bazy będę pływał. Simotem tam kawałek przepłynę i tyle, nie? No nie wiem, kurde, nie wiem. No. Zobaczę jeszcze, czy jest ten siódmy stalker. A na pewno jest, jak to jakoś już wykluło, to ja go wcześniej posadziłem, nie? To się wrzuciłem tam, nie? Jeszcze wróciłem na odcinku, zejdź w dół. Jest tu jeszcze to jajko. O, już się rozsypało, nie? To sobie tam wchłonie w tą lodniczkę. Czyli już jest 7 stalkerów, nie? Idę na samą górę, nie? Na samą górę. Na samą górę. Górę na to popatrzeć. Nie wysyłam Pipera, jakoś kurde nie chcę stąd wyławiać, bo tu jest fajnie, maksymalna liczba Piperów, a niby się rozmnażają, ale kurde jakoś nie wiem. Jakoś kurde nie wiem, to jest moja hodowla i tak się źle czuję normalnie, nie? Tępiąc swoje rybki, nie? Nawet te rybki, no a te króliki są dwa? Patrzę, czy są dwa króliki, bo króliki to jest jedyny chyba z tych takich większych, co można hodować, czy można rozmnożyć. Ale na razie tylko jedno jajko złożyły. Mają do 5 możliwość tutaj pozwolenie, a jeszcze i tak będę przenosił do tamtego zbiornika, jakby było ich więcej, także nie jest jakaś to tragedia. Bo mi się króliki podobają, tak jak akurat. Nie mam łóżka w dwóch miejscach. Tu, no tutaj są te korytarze, które jeszcze będą zmieniane, nie? To jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia w tych korytarzach, tak naprawdę. Znowu będą pewnie tylko komora tu będzie raczej budowana gdzieś, nie między tym a tym, nie, tylko gdzieś tam, w tamtą stronę, nie. Po pewno, że ja tam nie ogarniam tego, bo to tutaj nie, tabliczki się skończyły, nie. Nie ma tak jak tu są tabliczki, to jest wielka tabliczka, nie. Aż sieć tabliczek, biuro, obserwatorium, sypialnia, biom grzybowy, krabo, pamiętam, biom grzybowy, jak gardle trójeczka, taka kurde, nie wkurza troszeczkę, no ale dobra. Ale nic nie zrobisz, nie? Co zrobię? No, taka strzałeczka jest, niech se tam będzie, nie? Tu jest już sypialnia, praktycznie chyba zrobiona, nie? Bo to tam nic ja mam tu robić. No, siąść, spać. Takie coś można na cyklopie postawić, że jest bardzo dobre łóżko, żeby w nocy przysypiać, nie? Tą rybkę, to też będzie rybka podstawowa biomu. Tu też chciałem narąbać bumerangów, nie? Ale ta rybka będzie w biomach. Ona będzie biomową rybką, nie? Ta rybka, nie? To będzie rybka biomowa, ale na razie
biomu czerwonych traw i ma się tam zielęgła, nie? Jak dwie takie rzucę, to się już będą lęgły, nie? Tu jest uprawy, parter, stocznia w prawo. Wszystko ładnie zrobiłem, a niewiele zrobiłem, no. Jest wiele jeszcze ulepszeń do dekoracji i tak dalej, no ale nie mam ich. Właśnie, ja ich nie mam normalnie. Nie poznajdywałem, nie? Znalazłem tylko jedną technologię, dzisiaj tylko znalazłem i tyle. No, ale ludziska, kurde. Jak się podobało, dajcie łapkę, dajcie subskrypcję, komentarz, gdzie mogę szukać tego aerogelu. Bo dałoby mi dużo, gdybym mógł maszyny, które robią wodę, stworzyć, kurna, no. A nie wiem, gdzie ten aerogel jest. I zacznę rzeczywiście działać następnymi działaniami swoimi już niedługo. Będę musiał pływać cyklopem po prostu, bo nie chcę za bardzo cyklopem, wolałbym Steamota sobie ulepszyć. Ale konsola ulepszeń pojazdów, no nie istnieje, nie wiem, gdzie jest, nie? To jest 500 metrów, 500, no nie będę schodził tak jak w ostatnim odcinku, że tam, kurde, spłynę na Hama na dwóch butlach, nie? Bo tam tak spłynąłem na Hama na dwóch butlach, ale ten... Ale nie przeszukałem tam, technologii nie wziąłem i tak dalej, musiałem tam jeszcze raz popłynąć. Choć muszę tam jeszcze raz popłynąć, bo tej technologii nie zdobędę, jak tam po prostu nie podniosę jej stamtąd. Bo ona jest tam, tam i tylko tam, nie? 500 metrów ta technologia, to przeszukane jest, nie? To tam jest, szukanie to jest 300 metrów, nie 500. To była baza. Baza Legacy to była. Na 500 metrach nas baza. Tak, to jest to. Nie przeszukałem tego, nie? Zdobyłem tylko te zbiorniki, nie? Ale ja o nich najbardziej marzyłem, nie? O tych zbiorniczkach, nie? Są moje marzone... Tam są marzone, wymarzone zbiorniki. Najbardziej mi się to podobało w tej grze, nie? No, także ludziska, no co ja mogę powiedzieć? Trzymajcie się! Dajcie łapkę, subskrypcję. No i do zobaczyska, nie? Zobaczę, czy się nagrywa. Dobra, nagrało się. Pa!